Zanim zacznę dzisiejszy filmik, chciałam Wam powiedzieć, że wezmę udział w bardzo fajnej akcji. Bezcenne niespodzianki, podaj dalej. Do tej akcji nominował mnie Filip Heiser. Filip, bardzo dziękuję, bo jak powiedziałaś mi o tym wyzwaniu, to od razu przypomniała mi się najpiękniejsza niespodzianka w moim życiu, którą zrobił dla mnie mąż i były to zaręczyny, które odbyły się w Rzymie. I teraz Wy, moi drodzy, macie szansę zrobić niespodziankę bliskiej osobie. Wejdźcie na stronę www.bezcennieniespodzianki.pl/podajdalej i tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje i tam właśnie możecie zostawiać swoje zgłoszenia. Te zgłoszenia polegają na tym, że wpisujecie swój pomysł na niespodziankę dla bliskiej osoby. Ważne jest to, żeby to była niespodzianka płynąca prosto z serca, emocjonalna i absolutnie wyjątkowa. Spośród Waszych pomysłów wybiorę ten, który podoba mi się najbardziej i razem z Mastercard pomożemy Wam zorganizować tę niespodziankę. Teraz ja podaję dalej i do udziału w akcji nominuję Annę Skórę, What Anna Wears. Aniu, podaj mi wyzwanie i pomóż swoim fanom zaskoczyć ich bliskich. W tym odcinku pokażę Ci, jak zrobić przedślubny trening pupy, pleców i ramion. To jedziemy z tym życie. Kuczaj, zaczynamy od tych ćwiczeń, które powinny wykonywać panny młode, które zdecydowały się na suknię z odkrytymi plecami i wyeksponowanymi rękami. Bo nie może tutaj być takich falbanek, zwisów. Ani tu. U Ciebie tam nic nie zwisa. No dobra, pokaż jak to zrobić. To zrobimy tak. I wersję taką z hantlami, i wersję bez hantli. Ja wezmę sobie hantlę, ale pamiętaj o tym i Ty też pamiętaj o tym, że zawsze zamiast hantli można użyć dwóch butelek wody. Okej. I tak, delikatny przysiad. Ręce do góry. Tak. I jedziemy. Aha. Do linii barków. Tylko mocno ściągaj łopatki. Okej. Okay. Czyli to się dzieje na plecy. Tak. Aha. Ale przy okazji pracują nam pięknie ramiona i barki. Cały czas ściągaj mocno łopatki do dołu. Mocno łopatki, siadaj na pupie, brzuch napięty i do góry. I do góry z wydechem i ściągamy łopatki z całej siły. Ważne jest to, Czujesz to? Właśnie o to chodzi, żeby poczuć własne ciało. I w tym momencie ściągaj łopatki, powinnaś mocno czuć plecy. I ściągamy mocno. I idą tak do siebie. 15 powtórzeń na jedną serię. Dokładnie. Odkładamy hantle i wrzucamy od razu do tego interwał. Ojej, no. Wrzucamy do tego interwał. Naprawdę po rękach to? Naprawdę, od razu. Zobaczysz, co się zapłoną ręce i od razu będzie nam się spalał tłuszcz, ale przy okazji będą się budować mięśnie. Będą się budować mięśnie. Dobra, muszą być. I spalamy przy okazji tkankę tłuszczową, idziemy, ścigamy się do ołtarza! Biorę cię! Za męża! I cztery serie. Przed nami ćwiczenia na kolejne partie. Dla tych panien młodych, które postawiły na suknię rybki. Zadbamy o to, żeby był piękny, płaski brzuch i ładna, uwydatniona pupa. Okej. Okay. A Ty mi później powiesz, jak się w tej sukni chodzi, bo zawsze intrygowało mnie to, jak pana moda idzie do ołtarza. No na pewno nie tak, ale to Ci zdradzę potem. Zdradzisz mi to? Zdradzę. Dobra. To zdradzaj najpierw ćwiczenia. Bierzemy maty i jedziemy z tym życiem. Dobra, pięknie. Super. Zaczynamy od? Od podporu. Głowa w podłogę, głowa w podłogę. Ugnij nogę w kolanie i piętą, jakbyś chciała wybić ten sufit. I na wydechu mocno wybijamy sufit piętą. Dobra, ale nie to... Nie palcami, tylko piętą. Jak na przykład wybijam sufit, to nie mogę wyprostować nogi, Nie prostuj nogi. Cały czas w jednej pozycji ona jest, w jednej pozycji głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, także i za głowa w podłogę. Dobra, bo ja patrzę za nogą. Nie podnoś, bo jeszcze coś tam pójdzie i później do ołtarza w kaftanie. Nie podnosimy głowy. Kołnierzu. Dobra. Ile tego? 15 powtórzeń. Jakbym 15 powtórzeń. Że tak będzie. Ale Iza, żyć trzeba katować, żyć trzeba umieć. Tak. Przytrzymujemy teraz nogę w górze. Przytrzymujemy w górze. Tak. Prostujemy ją. Prostuj. Ojoj. Trzymaj, czujesz to? Czuję to. I teraz wszędzie. Króciutki ruch.
króciutki. Ale od to razu boli potem. I prawa, i lewa dokładnie strona tak życi. Trzymaj, nie skręcaj się, nie skręcamy ciała. Nie skręcamy ciała i trzymamy. I pompujemy tak samo. Jezu. Łącznie wyszło nam 30. O Boże! Dobra. Super. Pięknie. I teraz, żeby nam jedna strona życi nie urosła za dużo, tak? Zmieniamy i druga noga. I tak samo. Dobra. Piętą do sufitu. Nie skręcamy ciała. Aha. I góra. Góra. Jeżeli nie umiesz liczyć, jeżeli łatwiej ci jest. Trzy razy do pięciu niż do 15. Jeżeli łatwiej ci jest na czas, bo na przykład niektóre dziewczyny nie lubią liczyć, wolą mieć czas, ustawiamy sobie stoper. Aha. Na 30 sekund. Dobra. I 30 sekund pompujemy. Dobra. Po 30 sekundach prostujemy nogę, prostujemy jej za nogę i króciutki. Jeszcze 30 sekund? Dokładnie tak. To chyba wolałabym liczyć. Super. I pompujemy. Umiesz liczyć? Umiem. Licz na siebie. Tak, liczę. Super. Teraz trochę mamy, na ciebie też i liczę. Mamy zrobione pierwsze ćwiczenie. Teraz odwracamy się na plecy. Odwracamy się na plecy. To będzie jeszcze na pupę? Tak. Dobra. Stopy na podłodze. Tak. Kładziemy się? Kładziemy się. Okej. Okay. I teraz Izunia. Tak. Jedna stopa do góry. Dobra. I unosimy biodra do góry. Pięknie. Dobrze, a ręce mają być tutaj na podłodze, czy ty, tak jak masz za głową? I też w zależności od tego, jaki jest stopień zaawansowania. Aha. Jeśli jesteś w stanie... Tak. Trzymać za głową. Dłonie za uszy. Tak. Nie urwi sobie karku, nie urwi sobie głowy. Dobra, staram się. I unosimy z napiętym brzuchem. O Jezu, jest i napięty jest brzuch. Cały czas jest napięty brzuch. Noga w górze, a ja już czuję. Ja też to czuję. Super. A sobie trochę rękami pomagam. Brzuch katujemy, aż będzie piekło, aż będzie piekło, a potem będzie niebo. Niebo. Najpierw musi być piekło, żeby było potem niebo. No dobra. Uważasz, że po tych wszystkich ćwiczeniach panna młoda będzie wyglądała doskonale? Myślę, że najbardziej doskonale będzie wyglądać, jeśli będzie patrzeć na siebie w lustrze i będzie się widzieć najbardziej ukochanymi oczami na świecie. Wtedy jej narzeczony będzie tak samo na nią patrzył. Wszystkim pannom młodym życzymy, żeby pięknie wyglądały, pięknie się czuły. I się ukochały najbardziej na świecie, w samych sobie. Moje drogie, jeżeli wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i naciskajcie dzwoneczek. Dzięki, kurczę, piona. Piona!